Ponad 26 milionów złotych będzie kosztować budowa pierwszego etapu inwestycji, w ramach której na Witkowicach powstaną mieszkania na wynajem. Pozyskaliśmy dofinansowanie, 10% dofinansowanie na realizację pierwszego etapu w kwocie niespełna 3 milionów z Krajowego Zasobu Nieruchomości. W pierwszym etapie powstaną 4 sześciokondygnacyjne bloki, czyli 128 mieszkań. Całe osiedle ma być ekologiczne, przyjazne rodzinom z dziećmi i osobom niepełnosprawnym. Będą to mieszkania jednopokojowe, dwupokojowe i trzypokojowe, w zależności od potrzeb, w zależności od tego, jak mieszkańcy będą, jakie to będą rodziny, czy jednoosobowe, dwu- czy trzyosobowe, czy z dziećmi, czy też seniorzy, bo dla nich również przewidujemy, przygotowaliśmy propozycje. O przydziale mieszkań ma decydować zespół powołany przez prezydent. By starać się o taki lokal, trzeba być mieszkańcem Kołobrzegu płacącym podatki w mieście. Trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek tylko przez internet. Dodatkowe punkty otrzymają rodziny z dziećmi, osoby do 35 roku życia, seniorzy 65+, czy osoby niepełnosprawne. Kryterium dochodowe to minimum 150% najniższej emerytury lub renty, czyli w przypadku rodziny wieloosobowej to 1876 zł oraz 210% najniższej emerytury lub renty w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, czyli 2626 zł. I w jaki sposób, proszę Państwa, te kwoty ustaliliśmy? Otóż te kwoty minimalne są niewiele niższe niż obecnie maksymalne, które obowiązują przy składaniu wniosków w oczekiwaniu na lokal zasobów komunalnych. Czyli chcielibyśmy, aby osoby, które są w tej chwili uprawnione do pozyskania takich mieszkań i są na przykład na liście osób oczekujących na mieszkania komunalne, mogły również wziąć w tym programie udział. Co ważne, miasto chce wprowadzić kaucję zabezpieczającą umowę najmu. Ma to być sześciokrotność miesięcznego czynszu. Sam czynsz nie został jeszcze ustalony. My mamy szacunkowo już policzone, mniej więcej szacunkowo, ile by ten czynsz wynosił. Jest on nieco wyższy niż na przykład czynsz, który jest przy ulicy Rybackiej, bo tam są najświeższe, najmłodsze stażem mieszkania, około 30 zł, więc teraz tych 30 zł za metr musimy ustalić, ile będzie po stronie miasta i ile będzie po stronie najemcy. Bo miasto będzie do czynszu dopłacać. Ile, to ma być przedyskutowane, podobnie jak inne kwestie. Nie wskazaliśmy maksymalnego dochodu i to będziemy chcieli właśnie w trakcie dyskusji ustalić z radnymi, z komisją mieszkaniową, jak widzieliby tą górną stawkę. Przygotowany przez Urząd Regulamin jest dokumentem otwartym. To oznacza, że w trakcie dyskusji między innymi z radnymi mogą tu zostać wprowadzone zmiany. Więcej na ten temat dzisiaj w bloku programów po wydarzeniach dnia.